W poprzednim odcinku omawialiśmy początki pracy w lesie z perspektywy własnej działalności gospodarczej. Dziś przyjrzymy się, jak to wygląda od strony pracownika. Opowiem o wymaganych uprawnieniach i dzisiaj skupimy się na kursie pilarza. Dowiecie się, ile takie uprawnienia kosztują, gdzie je można zrobić, a które miejsca należy omijać szerokim łukiem. W tym filmie chciałem również poruszyć temat kursów dla operatorów maszyn leśnych, jednak zrobię o tym osobny odcinek, żeby do tematu podejść kompleksowo. Zaczynajmy! Mówi się, że praca w lesie to praca dla pasjonatów. Trzeba się narobić. Zarobek jest taki sobie, ale mimo to ciągle znajdują się osoby chętne do wykonywania tej pracy. Czy rzeczywiście jest aż tak ciężko? To zależy, jak na to spojrzymy. Zapewne oglądają to osoby, które przepracowały w lesie pół życia, dziś są już na emeryturze i w tym temacie mogłyby powiedzieć coś więcej. Kilkadziesiąt lat temu nie było dostępnych pilarek, bezpiecznych ubrań roboczych i maszyn do ścinki bądź zrywki drewna. Większość prac wykonywało się ręcznie, czasem z pomocą koni. I jeśli podejdziemy do tematu od tej strony, okazuje się, że obecnie jest jednak łatwiej. Z drugiej strony natomiast pracuje się więcej, przerabia się dużo więcej kubików aniżeli w latach poprzednich, a to w dłuższej perspektywie wykańcza organizm. Dziś pilarka to jedno z podstawowych narzędzi, które znajdziemy chyba w każdym gospodarstwie domowym, oczywiście na wsi. Ale żeby móc pracować pilarką w lesie, nie wystarczy jej kupić. Trzeba też nauczyć się z nią obchodzić. Spotkałem się z opinią, że kursy są niepotrzebne, i tak nie nauczą cię ścinki, bo aby dobrze poznać ten fach, swoje trzeba przepracować. Co do drugiej części zdania, to mogę się z nią zgodzić, jednak mówienie, że kurs jest zbędny, jest delikatnie mówiąc niepoważne. Ścinanie drzew to sztuka, którą aby opanować potrzeba lat doświadczenia, a jeden błąd może kosztować życie. Dlatego niezwykle ważne jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy pilarką i tego nauczysz się na kursie w dobrym, powtarzam, w dobrym i sprawdzonym ośrodku szkoleniowym. Przejdźmy do konkretów. Przeglądając oferty w internecie trafiamy na różne ceny i różny zakres godzin, w jakich przeprowadzany jest kurs. Posłużę się przykładami kilku ośrodków szkoleniowych, które na swoich stronach www szczegółowo przedstawiają swoją ofertę. Pamiętajcie jednak, aby przed wyborem jakiegokolwiek ośrodka szkoleniowego samemu popytać i poszukać informacji na jego temat. Pierwszy przykład ze strony kurspilarzy.pl. Czas trwania szkolenia do 2 tygodni. I mamy tutaj szczegółową rozpiskę programu całego kursu. Łącznie 126 godzin, w tym 94 godziny praktyki i 32 godziny teorii. Na kursie omawiane są takie zagadnienia jak technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, ścinka drzew trudnych, budowa pilarek, manipulacja i sortymentacja surowca, BHP czy pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Kurs kończy się egzaminem. Podana cena to 1350 zł za osobę z noclegiem w pokojach 2-3-osobowych. Na innej stronie koszt kursu 10-dniowego wynosi 1600 zł z noclegiem. Kolejny ośrodek, 120 godzin szkoleniowych w 10 dni, cena samego kursu 1600 zł. Z noclegami i pełnym wyżywieniem 2650 zł.
I ostatni ośrodek, z którego usług sami korzystamy, to Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Pracowników Leśnych BUR w Miłochowicach koło Milicza. Tutaj cena szkolenia wynosi 1550 zł i jest to ośrodek, który z czystym sumieniem mogę polecić. A co mówią sami uczestnicy takich kursów? Zobaczmy. Na naszym facebookowym fanpage'u oraz grupie Okiem Zula po godzinach poprosiłem o opisanie swoich doświadczeń odnośnie szkoleń osoby, które w ostatnich latach zdobywały takie uprawnienia. Chciałbym przytoczyć kilka komentarzy odnośnie samego przebiegu szkoleń. Mateusz pisze: 7 lat temu robiłem kurs. Trwał 2 tygodnie, w tym bodajże 3 dni samej teorii. Jeśli chciałeś się nauczyć, to dało się. Zdecydowanie na plus. Minusem kursu były osoby, które przyszły na ten kurs tylko dlatego, że akurat biuro pracy ich wysłało. Kilku z nich to totalne lewusy. Strach było im pilarkę dać. O dziwo zdali, co według mnie było najzwyklejszym przepychaniem tych osób przez kurs. Tylko do tego mógłbym się przyczepić. Adam. Robiłem uprawnienia na drwala pilarza 2 lata temu i generalnie o wszystkim, co powinni powiedzieć, powiedzieli, co powinni nauczyć, chyba nauczyli. Na pewno znajdzie się coś, do czego dałoby się przyczepić, pomijając, że nie mam porównania, bo i niby skąd i po co. Kilka dni po kilka godzin zajęło. W karty nie graliśmy. Grzegorz. Kurs 1989 rok, 178 godzin przepracowane, bardzo rzetelnie. Potwierdzone egzaminem i certyfikatem Lasów Państwowych. Mateusz. Jako studenci leśnictwa skontaktowaliśmy się z Siomolem. Zebraliśmy grupkę 15 osób. 3 dni teorii, metody ścinki, BHP, budowa pilarek, kos i tym podobne. Później mieliśmy około 90 godzin praktyki. Jeśli instruktorzy zauważyli, że ktoś szybko załapał, wyznaczał tym osobom już trochę trudniejsze drzewa i kazał przyjmować różne metody ścinki. Sporą część drzew kazali kłaść przy pomocy kirfora. Ogólnie młoda ekipa instruktorów i potrafili w bardzo dobry sposób przekazać wiedzę. Komentarzy i odpowiedzi było dużo więcej, za co bardzo Wam dziękuję. I generalnie sprawa wygląda tak, że ośrodki szkoleniowe przykładają się do organizacji i przeprowadzania takich kursów, natomiast bardzo dużo zależy od samego uczestnika, bo jeżeli chce się nauczyć, zazwyczaj ma takie możliwości. Uprawnienia można też kupić na znanych serwisach aukcyjnych za cenę 350 zł. Jednak szczerze odradzam takie zakupy, zwłaszcza jeśli nigdy do tej pory nawet nie trzymaliście pilarki w rękach. Sprzedający pisze: pracuj legalnie w lesie. Program kursu zgodny z programem Lasów Państwowych. 144 godziny. A poniżej kurs w 24 godziny. 100% legalny dokument. Także tego. Ludzie sprzedają dokument potwierdzający ukończenie kursu w wymiarze 144 godzin. Z czego 111 godzin praktyki, a wszystko odbywa się online. Mimo wszystko ciągle są osoby, które dają się na to nabrać. Jeżeli chcecie być profesjonalistami, podejdźcie do tematu profesjonalnie. Mając solidne podstawy w lesie, będziecie czuć się pewnie i ryzyko, że zrobisz krzywdę sobie albo któremuś z twoich kolegów, jest dużo mniejsze. 1500 zł to nie jest jakoś bardzo dużo. Być może znajdziesz pracodawcę, który zechce ci to sfinansować. Można też dopytać w urzędzie pracy, bo być może są tam organizowane takie kursy. Kiedyś w przyszłości może wybiorę się na taki kurs z kamerą, aby pokazać, jak w rzeczywistości wygląda szkolenie. Jeśli oczywiście znajdzie się chętny ośrodek szkoleniowy, który zechce to pokazać. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się tematowi uprawnień na żurawie oraz kursom na harwestery i forwardery. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z kursami, z takimi szkoleniami. A ja tymczasem zabieram się za kolejny odcinek. Na razie.